is that war, war never changes. Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w odcinku czwartym naszych zmagań tutaj religijnych w Europie Universalis 4. Dzisiaj troszkę nietypowo materiał wam zaprezentuję, ponieważ dochodzi do wojny protestancko-katolickiej, w której to my się broniliśmy przed tymi złymi katolikami. Jako żeby materiał wam tutaj nie przymulał i nie był za długi, no to pokrótce opiszę, co się działo przed wojną, co się działo po wojnie, a samą wojnę, no to postaram się też również wam pokazać najciekawsze ujęcie, najciekawsze bitwy, jakieś tutaj nasze strategie. Oczywiście pełen zapis dostępny w formie bonusu dla wspierających, linki w opisie. Samą wojnę z Aragonem skończyliśmy, zrywając sojusz austriacko-aragoński, no ale niestety mieliśmy pecha, bo tuż albo miesiąc przed, albo miesiąc po władca Aragonu ginie, no i królik traci claima i nie jesteśmy już dalej w stanie go uzyskać ponownie, mimo iż nie było następcy. Dalsze nasze plany to już taki zwyczajny podbój Aragonu w takim razie. Od samej Portugalii wziąłem troszeczkę prowincji, plus pieniądze, plus operation, a prowincję przekazałem następnie królikowi. Mój kraj, jak widzicie, no po prostu płonie, bunt na buncie, burdello, bum bum, ale co się tutaj spodziewać? Obecnie tak to wygląda mniej więcej po podbojach, bo musicie bardzo mocno autonomię szybko zbijać poprzez zmniejszanie jej, co powoduje, że wasz kraj wybucha dosłownie. Potem oczywiście zmiana religii, zmiana kultury, to wszystko robi swoje. Królik natomiast bardzo już tutaj konsolidował swój kraj, budował budynki, zwiększał force limity, oddzielił tam Avignon, który miał być naszym wargolem podczas atakowania papieża i Austriaka, ale jak już wspominałem, zostaliśmy uprzedzeni. Bardzo fajnie tam zabunkrował się, przyniósł stolicę do lepszej prowincji i następnie skupiał się na podboju dalszym tam Półwyspu Iberyjskiego. Co prawda trus minął nam w 1520 roku, no ale nie chcieliśmy atakować tutaj katolików. Zobaczyliśmy, że po prostu niedźwiedź, mimo iż jest naprawdę dużym krajem, bo misje Austrii są obecnie przepotężne, to jednak był krajem bez w ogóle rozwiniętych idei. Na ten moment rozgrywki, 1520 rok, miał tylko i wyłącznie 3 razy rozwiniętą ideę, co realnie skutkowałoby tym, że jego wojska byłyby z papieru. Realnie też nie mieliśmy jak zaatakować ani Bizancjum, ani Moskwy, żeby to jakoś sensownie prowadzić te wojny, więc byliśmy pod tym kątem troszeczkę ograniczeni, żeby zaatakować silniejszych graczy. Potem w latach około 1527 zauważyliśmy, że niedźwiedź skasował swoje tak ciężko robione idee dyplomatyczne i wziął takie prawidłowe, które powinien mieć od samego początku, czyli ekonomiczne i quality. W tym momencie zaczęliśmy się już spodziewać, że w którymś momencie nas zaatakują, chociaż muszę przyznać, że spodziewaliśmy się, że najpierw rozwiną ideę niedźwiedzia do maksa, żeby mieć jakościowo jakkolwiek dobre wojsko. Spodziewaliśmy się tego ataku, więc budowaliśmy cały czas na maksa naszą ekonomię. Sam wyciągałem około 60 golda total income'u, królik chyba 70 golda total income'u na ten moment. Mój force limit wynosił 80 tysięcy wojska, u królika było to ponad 100 tysięcy, więc byliśmy w miarę przygotowani na taki konflikt z katolikami. Na prawosławie na pewno na ten moment nie byliśmy gotowi. Nie wiem, jak to w tym momencie wyglądało u katolików. Możecie mi napisać w komentarzach, może jeżeli będę miał czas, to obejrzę perspektywę u Repusa, bo u niedźwiedzia pewnie nie będzie to pokazane. I wtedy zobaczę po prostu, z czym się mierzyliśmy. Niemniej, nie więcej, spodziewaliśmy się tego ataku, który nastąpi już za chwilę, ale spodziewaliśmy się go gdzieś za 10 lat. Dobra, inflacja wyzerowana. O, masz wojnę. Jak będzie słychać po naszych głosach, wojna nas totalnie zaskoczyła i nie ukrywam, byliśmy nawet lekko przerażeni, no i zdenerwowani, a Zlewik uznał, że chyba ta wojna będzie dla nas bardzo ciężka, bo... Chcecie dwójkę na tą wojnę? Speeda? No, możesz dać. O co jest wojna? O jakąś prowincję, tą graniczną. Się cofaj tam do ciebie. Ja się dopiero... No nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że od razu się wbiją. No tu repus, nic dziwnego. Dobra, ja mam 11. Mogę brać przepłacać, czy brać kończyć? Przepłacaj. Polki? Przepłacaj, przepłacaj. Tym bardziej, że jak te forty zdobędą, to jest trochę taki klops. No. Nie ma. Proszę i z wyłomami, oni to zdobywają 3 na raz.
No nie pozostało mi nic innego, nie ukrywam, jakbym brać tutaj troszeczkę pożyczek, wybudować troszeczkę wojska, no i oczywiście zrekrutować armię najemne. Też do tego zachęcałem królika, żeby wziął pół na pół wojska, żeby całego tutaj manpowera nie wywalić od razu w tej wojnie, a następnie moimi tutaj słowami zagrzałem go do walki. No i chodź tam. Ty masz 26, to jest w tej wojnie. No tylko oni, popety Austrii, czyli pół Europy. Czemu tutaj 26 się... O Boże, bo oni na czarnej fladze się wracali. Aj. Dobra, poczekajmy chwilę. Niech doślą resztę wojska. Dobra, wygraliśmy. Będą stack wipe, będą stack wipe. I potem na tą 20 na dole lecimy. Jak tylko przejdą te stack wipe. Okej. Okay. Trochę ponad limit jeszcze najemników wezmę. Dobra, nas stać, ich nie. No, ale nie spodziewałem się, kompletnie mnie zaskoczyli. Dobra, gdzie jest Wargol? Farkalpir, gdzie to jest? To jest ten fort pod nami. Aha, to fort! Tu lecisz, siege, i zdobywasz na szturmie. A, wbijają się, czekaj. Za późno. Zdążymy? Zajebiście, mamy to! Zajebiście, nice! Tylko morale mamy nic. Cofać? Nie, dosłuchaj! Ja już tam wszystko mam. A jeszcze w Paryżu jest. Dawaj, jeszcze Maroko idzie, długo jest twój generał. Ja też dosyłam. Jeszcze Czechy idą. Wiesz, nawet im straty większe teraz zadamy. Więc to jest najważniejsze w tym wszystkim. Nawet jeżeli przegramy, oni to odbiją, czy cokolwiek, to my im wygrają, to my im straty teraz duże robimy. Zobacz, 1200 na tika, 900 na tika i tak dalej przez ten Austria ciebie trwała, nice, wygraliśmy. Dobra, fort zdobyty, cofnijmy się i replenisz, i ja dosyłam wojsko. Po tych pierwszych emocjonujących starciach, gdzie po prostu już myślałem, że przegramy, bo nie ukrywam, że dwa razy stoczyliśmy bitwę tak, że powinniśmy ją po prostu przerąbać, ale udało się wygrać. No, cofnęliśmy się, zajęliśmy pozycję na tyłach, zreorganizowaliśmy nasze tutaj armię, dosłaliśmy sobie armatki, no i przystąpiliśmy do ofensywy. No dobra, niszczysz to. Dobra, nice. Nie, bo myślałem, że się przeczaili z tyłu armiami, ale nie było ich. Dobra, to lećmy na tą, co mówiłeś. Na tą na południu. Chyba nas... Co Maroko teraz okupuje. Ewentualnie możemy jeszcze poczekać, czy się wbiją w Maroko, czy się nie wbiją w Maroko. Już nie wiem. Co chcemy w tej wojnie poza Rzymem? na Rzymie staniemy. No ja bym brał najpierw granicę tutaj tą górską, żeby mieć łatwiej w kolejnych bitwach. No czekaj, bo oni już tu podsyłają, to ja też lecę. Też leć. Olej Maroko. Ej, stanę tylko tam, gdzie mój papet jest. No. Masz punkty militarne? 220. Dobra, to wiesz, to... Czekaj, bo już mam tutaj armię, no co prawie nie całą, bo mam te bunty głupie na wyspie, więc nie dam tu całej. 20 tysięcy muszę mieć na wyspie do tłumienia. Militarkę wziąłeś 11. No dobra, wchodź na ten fort, ostrzeliwuj. I siege'ujemy go. Tutaj jest twój fort, więc nie musimy tego trzymać. Tylko jakby co, to nie szturmuj. A od razu 21. Ziomek ma coś do siege'a, ma dwa w siege'u. Ty miałeś chyba trójkowego w siege'u. Czy nie, nie widziałem tego. Wbijają się. Tak, wbijają się. No to doszli jedną armię, jeszcze czekaj. Ja schodzę swoim bliżej. Doszli najpierw... O kurde, 5-3 moralków. Dosyłaj powolutku. Ja doślę taki event w tym momencie. Jak ty doślesz, to ja doślę. Dosyłasz tą Anglią, jeszcze 24 masz. No tak, wiesz, to nie trzeba naraz. Ja dosyłam, żeby morale się, wiesz, nie ten. Halo? Patrz, że... Tak, dosyłam. Ale zobacz, że ja to robię po to, żeby podbijać te morale co chwilę. A, okej. Okay. Nie, bo nie wiem, czy nic nie mówiłeś. Bo tego, jak zwykle, nie miałem wciśniętego. Oni robią błąd, bo dosyłają na niepełnych moralach, to im to prawie nic nie da. 2000! Ale straty! Ale ich pociśniemy! Nice! No i zostaw tylko tego typa, co ma armaty. Ja się cofam na tyły. Ale miej tutaj armię całą w okolicy, jakby się wbijali drugi raz. A, bo Mediolan też jest w tej wojnie, okej. Okay. Tak. Właśnie musimy go wypisować. I od Mediolanu byśmy wzięli tutaj te na południu. I myślę, że możemy tutaj spokojnie tą granicę całą wziąć, żeby mieć te forty górskie. Na przyszłość. Tutaj stanę. Bo on ma w ten. W Mediolanie w samym są równiny. Nie wiem, czy nie będzie. A nie, czekaj, bo nas tu jeszcze ten fort blokuje. Tak, w samym Mediolanie są równiny, ale nas czeka chyba jeszcze ten fort dwójkowy na północy, nie jestem pewien.
Chyba, że na Genuę pójdziemy. Pamiętaj, imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry. Z kodem Lukas możesz to zrobić, mając 3% obniżkę. Linki w opisie. W momencie, w którym ja sobie tutaj na spokojnie klikałem po moim kraju i dalej zmieniałem kulturę, wydarzyło się coś dziwnego. Ja nie wiem, czy to po tych trzech przegranych bitwach, tak morale siadły po stronie katolickiej, czy coś się wydarzyło, ale... Papa chce White Peace'a, zostawiam... A nie, czekaj, bo on dochodzi w tej wojnie. On chce od ciebie White Peace'a, tak? Papa chce White Peace'a chcą. Nie. Wyślij im o Nice i o Cuneo, o te dwie prowincje. Chociaż może jeszcze... Nie, sorry, nie, że ja ci mówię. Dobra, od północy ile są? Dobra, jak tutaj ta forteca? 300 mamy ludzi tylko na tej fortece. Medion zaraz zdobędzie fort 1. Właśnie tak próbuję przejść naokoło, żeby to się wbić, wiesz? Jeżeli będą tam, to ja się po prostu wycofam z tej bitwy. Po prostu to nie ma, ja widzę jego armię. Znaczy, też powinieneś widzieć. Możesz przejść dalej na tą prowincję, co jest tam w Genui, czy nie? Na samą Genuę mogę pójść, oblegać. Dobra, bo to jest trochę ryzykowne, bo mogą nas oflankować przez Torino i zrobić nas na dwie bitwy. No nie, mogę spróbować zraszować tą Genuę, bo jest blokowane od jeszcze morza przez flotę Maroka. No to dajesz. Tylko dawaj tę twoją główną armię, weź też sorti zrób na tej twojej głównej armii. Tylko pamiętaj, żeby nie zerować staków. Serio, Repus, serio. Myślę, że ja to kliknę. I nie wiem, czy to jakaś desperacja, czy coś, bo Repus co chwilę wysyłał nam ofertę White Peace'a, aż tu nagle... Bo czyszczę, wbijam się w ten Milan. Austria chce White Peace'a, zostawi Repusa. Austria? Chce? Brać z Austrią a White Peace'a? Tak, bieraj White Peace'a z Austrią. No i tu muszę dodać komentarz, bo na pewno zaraz podniosą się jakieś krzyki, ale z was hu, bo przyjęliście tego White Peace'a od Austrii. No bo w sumie czemu mieliśmy go nie przyjmować, no skoro Austria uważa, że już się poddaje i nie jest w stanie walczyć dalej, no to naszym zdaniem powinniśmy przyjąć takiego White Peace'a. No trudno, w naszych planach było to, żeby teraz zajechać papieża, no ale przyszedł jednak czas negocjacji, bo od razu po tym White Peace'ie, no wbili do nas do kanału i zaczęła się dyplomacja. To był jego pomysł, on chciał Avignon. Spokojnie, zmienisz wiarę na protestancką i się dogadamy. No nie wiem, no. Taki sojusznik. No, co miałem patrzeć, jak mój kraj upada. Ale to upada, na wiesz, nie wystoczyliśmy. Refus się zdrodził, powiedział, bo... Co? No nie. Ej, korzystaj teraz ze słabości Austrii. Korzystaj ze słabości Austrii. Co to ma? Się to nie podoba. No wiem, mi też się to nie podoba, no. Czekaj, gdzie jest Refus? Trzeba negocjować. Ja zobaczyłem, że sytuacja jest... Halo, Repusie. No siema. No, jako, że twój sojusznik cię tutaj wydymał, że tak powiem ładnie. Ale nie wydymał, to jest ugrana taktyka. Czyli nie wysyłać ci oferty pokojowej jeszcze, chcesz walczyć dalej. A co masz na myśli poprzez ofertę pokojową? No, że chętnie przyjmiemy 3 prowincje od ciebie. O, tutaj Torino, Cuneo oraz Nice. Plus skromny datek na kościół protestancki, bo wiadomo, musimy nowe katedry postawić. Co łaska nie mniej niż War Repsy. Nie, to jest War Score. Nie wiem, mamy zdobywać go więcej? A, bo nie zrobiliśmy tego. Nie zrobiliśmy w ogóle tej zasady, że ty za połowę War Score, co nie? No nie było nic takiego. No właśnie. Znaczy nie. Ja bym w ogóle... możemy toczyć dalej tą wojnę, no. No ja nie bez potrzeby defensywne rozstawiłem tutaj. Ja jestem gotowy na obronę do ostatniego Włocha, ale ten... Bo to jest 17, 18 i 13, no to jest... To Torino bym Avignon i pasuje. Witam szanownego papieża przede wszystkim. To Torino bym zamienił Avignon i mi pasuje. Bo jak mnie to Avignon wkurza. A mi się podoba ten biały Avignon. Ja nie chcę Avignon. No to wam się bardzo podoba to białe Avignon. Jak u ciebie buntownicy wybuchli i przeszli do mnie do Avignon i dzięki temu, że byłem w wojnie z innym państwem, oni weszli i to zneutralizowali. No wiem, patrzyłem na to i przez chwilę się przeraziłem, że się wyzwoli, ale potem było niebieskie, bo ktoś to zdobył. A ja się pytam, dlaczego Anglia odpowiedziała na wojnę taką? Przecież to jak Anglia Francji pomagać? Nie historyczne. No bardzo historyczny, nie, wieczny sojusznik. Nie, to nie jest historyczne, to jest... ja nie wiem. No wieczny sojusznik. No, ja mówię, ja bym ten Avignon jak na to z Torino bym zamienił. Ale ten fort w Torino jest, wiesz, no taki mech, no. Ewentualnie Torino i Cuneo bez Nice, które, wiesz, to jest dość ważnym centrum handlowym, bez niczego. I tutaj mi robisz dylemat.
bo tak to ja mniej stracę, ale ty więcej zyskasz. Dobra, zobaczcie, bo królik już brać te prowincje od tego, od Milanu. Całą od Milanu wziąć? No te dwie morskie prowincje, albo no, jedną. Bo to... Ani czekaj, bo bitwa trwa morska. No bo to tak, wiesz, mielibyśmy całą drogę morską. A sobie tę militarną mogę was cisnąć. No i tak tutaj nasze rozmowy dyplomatyczne przebiegały sobie spokojnie i tak naprawdę mogliśmy żądać od papieża, co tylko chcieliśmy, a chcieliśmy tylko zabezpieczyć naszą tutaj granicę na przyszłe wojny, bo jeszcze wtedy nie widzieliśmy realnie, że niestety będziemy mieli trochę mniej tego czasu do nagrywania. Aż do momentu, w którym... Niestety Zlewik tutaj interweniował do naszego procesu negocjacyjnego i powiem szczerze, że chyba jakoś wtedy poważniej odebrałem jego słowa, chociaż teraz słyszę po jego głosie, że on się raczej zbijał. Skoro mówisz, wiecie, że trzeba... nie skończy zaraz, to interweniuje mniej. Ale my chcemy skończyć tą wojnę, tutaj jest negocjacja. No bo my się tylko bronimy, my nawet nie chcemy walczyć. Ja tylko interweniuję. Papal Conquest of Forakila. To tak, ja nie wiem, czy to jest ten. Zdobyłem. Oddawaj. Oddawaj palić, ja się zgodzę. Dawaj te dwie prowincje i nas to zadowala. Mówisz Genua i Torino, czy jak mówiłeś? Nie, no te dwie górskie twoje, Cuneo oraz Torino. I nas to zadowala. Okej. Okay. Dosłownie jak wypowiedzieli wojnę, to w tym momencie dostałem event. No to idealny moment na odwiedzenie Austrii, tak myślę. Ale Austria jest przecież słaba, widziałeś moje armie, one tam, nie wiem, rzucały w was kaszonami, to tyle robiły. Nie, bo źle toczyliście te walki, no. Ja nie chciałem żadnej. Poza tym... Nie mogę zaatakować małą regencję, mi trzeci władca dzisiaj już zmarł. O, to wyjebiście, no to dobra, ciśniemy dalej papieża. Ale zainterweniować mogę. No jeden great power na dwóch, no nie fair, ja bym powiedział. No nie ukrywam, że te słowa z Lewika trochę nam tutaj popsuły szyki, bo Repus od razu się poczuł pewniej i nie chciał odpuścić nam żadnych większej ilości prowincji, więc tak naprawdę zakończyliśmy tą wojnę tylko biorąc pieniążki i chyba dwie albo trzy prowincje górskie. Co prawda zabezpieczył nam to już granice z nimi praktycznie na zawsze, no ale... Dobra, dawaj te dwie i wysyłaj mu tego. Kończymy. I dobudaj do jego. Corino i to na południu Cuneo, tak? No to co dałeś dwie wasalowi. Nie też tego Avignonu jednak. Zamiast Torino. Nie. Możesz dorzucić. Gratis. Avignon co najwyżej. Ale jak tak bardzo chcesz go dać, to daj królikowi ten Avignon. Daj. Avignon to historyczna siedziba papieża, no. Mi się wydaje, że Bizancjum powinno teraz zainterweniować, taka jest moja opinia, w was. A, do bisza rządzącego, no to go, my popatrzymy teraz. O nie, Bizancjum mnie na rywala wziął, czemu ja mam aż pięciu rywali? Koledzy, no. Powiem tak, piękna wojna, współpraca z wami to była czysta przyjemność. Tak. Czy mnie zwyzywali? A w ogóle Francuz raz mi wysłał takiego insulta, że mi matkę zwyzywał, no. Samo się tak wylosowało. No co, papież też musiał mieć matkę chyba, nie? Ja zgłaszam w ogóle reklamację. Niedźwiedź zbij mi pod Trewizo. Moi władcy to debile. Teraz dopiero zostałem pierwszy najlepszy władca, jaki miałem. Niedźwiedź zbij ten bunt, bo zaraz tutaj będzie musiał wchodzić. Nie mogę, ja nie opłacam armii. Ja muszę się odbywać. A ja wojska nie mam, bo skasowałem, bo myślałem, żeby nie oblegać do końca. Po co kasowałeś? To już lepiej było kondycjonale wysłać po prostu? Nie, chciałem, żeby się manpowera potraktować. Jakby z samym wojskiem najemnym was cisnęliśmy. Właśnie, najemne wojsko, to było od... No przecież my nie mieliśmy. Dobrze, że to wojsko najemne jeszcze nie jest dobre. Nie, armią! Można najpierw zacząć opłacać. Mam bunty w Santoku, to nie jest takie proste. To ci nie wy... Dobra, no to wam życzę miłej dalszej gry. Dobra. No mówiłem, że będzie easy. Dobra, bo oni teraz się będą nas bali. Ale Repus może jeszcze nam robić jakieś tutaj backstaby, bo on tak lubi. Czekaj, może nam coś zrobić złego? Marokko? Ja bym teraz poczekał, może aż tam Bizancjum coś poświruje. No ta. No, znaczy na pewno nie ma sensu, żebyśmy już ich bili, bo wygramy to na bank. Teraz najlepiej jest, żebyśmy robili ekonomię. No to czekaj, to ja muszę spłacić moje... O Boże, bunty tutaj mam kolejne, serio. Nawet Irlandii nie zrobiłem. Może papież mi z rebelsów supportuje. To się robi smutne. Serio.
kolejne 5 lat rozgrywki w zasadzie minęło już tylko i wyłącznie na budowaniu z mojej strony ekonomii. Królik tam jeszcze troszeczkę dalej podbijał Iberię, ale dość mało. Repus widać było, że próbował nadrabiać straty wszystkie, też dużo wojen prowadził. Austria, szczerze nie wiem, chyba też tylko i wyłącznie siedziała i rozwijała ideę, więc dość spokojnie było już do końca tej sesji nagraniowej. No i na koniec jeszcze ten widok Bizancjum zmroził nam troszeczkę krew w żyłach. Widzieliśmy, że wojna z prawosławiem nie będzie tak łatwą wojną, jaka była z katolikami, gdzie w zasadzie ile ona trwała? 5 lat. Z prawosławiem szykowała się nam jakaś raczej długa, 20, a może nawet i więcej wojna, w sumie nawet nie pamiętam, ale na pewno była dużo ciekawsza. Z katolikami realnie poszło nam po prostu za łatwo. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!